Hej! Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym dniu mojej podróży. Przyszedł czas na podsumowanie kolejnego miesiąca. Przygotowałam już wszystko i chciałabym tak na początek pokazać. Już tutaj obliczyłam mniej więcej dwa etapy, czyli pierwszy i drugi etap przejechałam razem 3290 km. Jak chcecie zauważyć, jak oglądaliście tamten filmik, to zobaczycie, że jednak niewiele zrobiłam, bo w drugim etapie zrobiłam tylko 430 km. Dla kogoś, kto nie oglądał pierwszego podsumowania, to w pierwszym miesiącu zrobiłam 2860 km. Widzicie, jaka jest różnica. Oglądając moje filmiki, zobaczycie, ile ciekawych miejsc przez ten miesiąc zwiedziłam. I nie było dla mnie sensu gonić kilometry, żeby zobaczyć coś, żeby pojawić się w Portugalii. Teraz takie podsumowanie. Razem te 3290 km to paliwa na kwotę 2526,63 grosze. W pierwszym etapie przypominam, że paliwo używałam do paliwa Webasto i jeszcze są doliczone też bramki. Tutaj już tego nie robię osobno, bo jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie koszta są miesięczne, to po prostu wróć do filmiku z pierwszego podsumowania. I tak jak widzicie, przejechałam te 430 km. Wstępnie teraz nie używałam Webasta, ale tutaj też obliczyłam, bo już starałam się naprawdę szukać takie fajne stacje. Tak euro 19, euro 15, no ciężko jest na euro 10 zejść, ale tak przeważnie euro 15 się udawało mi tankować. To na nasze polskie wychodzi paliwo 4,94 ropa oczywiście, bo nie benzyna. Jakie jeszcze zrobiłam podsumowania kosztowe? Zrobiłam też przy okazji pranie. Na pranie w ciągu tych dwóch miesięcy wydałam 50 euro, czyli razem 215 zł. W tym były 4 małe prania, czyli takie do 8 kg i 2 duże prania, tam 14 kg, tak, 14 to było. I oprócz tego jeszcze jest suszenie, bo ja za każdym razem suszę, bo jednak nie chcę narażać kampera na wilgoć. Stwierdziłam, że suszenie jest najważniejsze, bo to, co oszczędzę później, to w kamperze w naprawie bym miała. Czyli wolę wydać, wysuszyć i mieć jednak zabezpieczony kamper od wilgoci. Na serwis wydałam 12 euro, czyli 51,60. Serwis to jest woda, woda szara, później WC i ten. I tutaj przez ten czas całej podróży dwa razy zapłaciłam po 5 euro i jeden raz po 2. A tak udawało mi się znaleźć takie serwisy darmowe. Jest o nie ciężko, albo nieraz jest to tak zrobione, że na jednej stacji jest, można wylać WC, na innej stacji można nalać wodę, a na innej stacji wylać szarą wodę. Ale też są przy ulicach, tam na filmikach widzieliście, czasami są zrobione takie zlewnie, wszystko w całości, czyli jest woda, wszystko, kibelek i można też darmowo skorzystać. Na gaz. Na gaz wydałam 55,76 euro, czyli na nasze to jest 239,77 zł. To są 4 butle
gazowe. To sobie zobaczcie, jak gaz w sumie, no, wydaje mi się drogi. Drogi, no bo ja naprawdę tak niewiele gotuję, bo bardzo dużo wyjeżdżam, raczej wychodzę na wędrówki z Amelią, więc gotujemy bardzo szybkie dania, które tam 20 minut i już jest jakieś danie spaghetti, makaron i wszystko jest zrobione. Do tego podgrzewam wodę, powiedzmy, no jest ona, powiedzmy, dwa razy, nie, to raz tak w tygodniu, tak na prysznic, tak, raz w tygodniu na prysznic, a codziennie tam, powiedzmy, jak to ktoś nazwał kiedyś z podróżników, mycie lizanie, czy jak to tam, że szmatka i mycie się, czyli w tym momencie niewiele się zużywa wody i gazu, więc troszeczkę też podgrzewałam się początkowo na tych butlach, więc przez 2 miesiące zużyłam 4 butle. Internet 122 euro, czyli na 2 miesiące wydałam 524,60. I w tym jest tak, miałam 70 GB i nielimitowane rozmowy, czyli mogłam sobie dzwonić. No niestety rozmowy potrzebuję z Polską bardzo dużo, swoich spraw pozałatwiać, więc niestety na to nie żałowałam, bo jakbym straciła. Więc jak ty wyjeżdżasz tylko na 2 tygodnie, to są o wiele dla ciebie mniejsze koszty, bo może nawet nie potrzebujesz tego internetu, nie potrzebujesz takich ilości rozmów, więc możesz z tego wszystkiego zrezygnować. Ale jeżeli będziesz chciał podróżować tak samo jak ja dłużej, to jednak te koszty takie wzrosną. Może się okazać, że ktoś znajdzie coś tańszego. Ja jestem bardzo chętna i zainteresowana, żeby ktoś w komentarzach napisał, jeżeli masz jakiś fajny sposób, albo kartę, którą kupujesz, jesteś w podróży i można kupić taniej, to napisz to w komentarzach, bardzo chętnie to wypróbuję. Ja obecnie cały czas jestem na karcie Lebara. Czyli zobaczcie, takie podsumowanie końcowe. To jest woda, czyli serwis, internet, gaz i pralnia. Razem przez 2 miesiące wyniosło mnie 1030,97 groszy i oraz te paliwo 2526,63 grosze, a razem na 2 miesiące wydałam 3557,60 groszy. W tej chwili mamy 28 lutego. W tym dniu ja już wracam, czyli ja nie jadę już do Portugalii, bo ja sobie założyłam plan taki, jak wyjeżdżałam, że będę do końca lutego podróżować i w początek marca zawracać. Więc w tej chwili następne etapy będą takie troszeczkę porównawcze, dlatego że wtedy będę się starała tak omijać przede wszystkim bramki, i nie będzie chyba, już mi się wydaje, grzania kampera, już nie będę musiała webasta używać czy gazu, chociaż we Francji czy w innych krajach słyszałam, że ten gaz jest o wiele droższy niż w Hiszpanii, więc w ostatni dzień mojej podróży w Hiszpanii na pewno tą butlę wymienię, bo ona o wiele będzie taniej niż w innych krajach, ale jeszcze zobaczyłem. Francja to jestem pewna, że jest bardzo droga, bo przejeżdżałam przez Francję i chciałam tą butlę kupić, więc okazało się 30 euro za sam gaz, a w tej chwili w Hiszpanii jest 12 z groszami albo 11, niecałe 12 za wymianę, więc jest ogromna różnica.
Jeżeli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć o tym, jakie koszty czekają w podróży, czy coś jest potrzebne, napisz to w komentarzach. Ja bardzo chętnie udzielę tej informacji, żeby każdy mógł się jakoś przygotować do podróży. Ja w tej chwili jestem na takim fajnym placu. Są, jak widzicie, jest niedaleko morze. Później wam ten placyk pokażę. I tutaj jest bardzo dużo ludzi. Jest też sklepik z pieczywem przyjeżdża, czyli samochód. Więc mam fajnie, bo mogę świeże pieczywo codziennie sobie kupić. Zlewnia i wszystkie te potrzebne rzeczy właśnie są tutaj za 2 euro. 4 km od tego miejsca. Więc i też pralnia też jest 4 km, więc tak naprawdę jest to bardzo fajne miejsce. Rotacja ludzi jest duża. Jeżeli zarabiasz jakimiś rzeczami, które potrafisz zrobić, to też jest fajne miejsce, bo już nie w jednym punkcie byłam, gdzie widziałam, że ktoś, ale raczej bardziej z Hiszpanów, podjeżdżał i sprzedawał, nawet ciuchy sprzedawali, podjeżdżali do kamperów, pytali się i szczerze patrzyłam, że kupują to ludzie, więc jednak jakiś handel można, czyli można sobie, jeżeli masz bardzo marne, jak to się mówi, finanse na podróż, możesz sobie w tej podróży robić różnymi pracami, więc no, kwestia wymyślenia czegoś lub słyszałam też tam na Facebooku, czytałam jakieś budki gastronomiczne. W sumie tu, w tym miejscu bardzo fajnie to by pewnie wyszło, tylko tak jak niestety musisz po prostu ten, jak to się mówi, te wszystkie sprawy urzędowe pozałatwiać. Ja tego się nie zorientuję, bo nie znam się na tym, nie rozmawiam po hiszpańsku, więc nie będę tego szukała, ale ty możesz z Polski zadzwonić i się wszystkiego dowiedzieć. Stanęłam z boku, żeby wam pokazać, jaki piękny jest słońca. Ukryłam się tutaj przed wiatrem, żeby nagranie mogło być fajne, ale widoki są super. Jak widzicie, tu jest za mną taka ściana wysoka. Chyba z piaskowca, jak się nie mylę. Nie znam się na tych skałach, więc proszę cię, napisz w komentarzu, czy to jest rzeczywiście piaskowiec. Może przybliżę tak. W sumie dla mnie tak, no bo tak jakby z piasku było zrobione, twarde to jest. Więc jest bardzo fajny widok. Tu będziecie też widzieć kolejne filmiki tutaj z tego miejsca, jakie piękne atrakcje można spotkać, więc ja teraz za wiele nie będę pokazywać wam, ale zobaczcie, tu na górze zaczynają się kampery, stoją i wzdłuż tych tutaj plaż jest kilka, czyli tu jest jedna plaża. Za skarpą zobaczycie kolejną plażę i dużo atrakcji. I później za górą jest kolejna plaża i tak lecą te plaże. Tutaj jest bardzo dużo kamperów, więc jest spokojnie, fajnie. Ja czuję się tu bezpieczna przy tych kamperach. Nie czuję żadnego strachu. Jednak więcej kamperów to jest spokój. Wracam do kamperka. Amelka jeszcze sobie śpi, bo jest przed 8. Ja wyskoczyłam, bo chciałam sobie dzisiaj te nagranie zrobić, bo prawdopodobnie będę jechała po butlę gazową. To przy okazji wyślę ten filmik, bo zasięg tu jest jakiś na internet, ale taki, powiedzmy, Facebook, jakaś tam poczta czy coś takiego, żeby sobie tam przeczytać, ale żeby wysłać
jakieś pliki czy coś, czy filmiki, to raczej tu będzie ciężko. Jak widzicie, fajnie wkomponowane, przygotowane schodki. Jest ich troszeczkę, bo to jest, są jedne, tam dalej drugie, trzecie, więc nawet jak kampery tutaj są, to nie ma takiego natłoku, że ktoś koło kogoś przechodzi, bo jest, są jedne schody. Dobrze, ja wchodzę na schody, a później Wam pokażę jeszcze widok piękny z góry. Jak widzicie, kamperków jest sporo. Nie wszystkie widać, bo jeszcze jest tam druga plaża. Dobrze. Idziemy po... O, tutaj z tej strony. A mój kamperek sobie stoi tutaj. Bardzo bliziutko. Nawet zaczęłam ubierać, jak się mówi, te osłony. Więc jest fajnie. Amelka pewnie śpi, więc wchodzę cichutko, niech się wyśpi dziecko. Czyli do usłyszenia w następnym vlogu. Czy tak jak mówiłam, Amelka jeszcze na całego śpi. O nie, nie rusza się, śpi całkowicie. Więc do usłyszenia i pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, zostawcie tam dzwoneczek, warto. Jeżeli coś Was interesuje w tej całej podróży, napiszcie to w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości swoich sprawdzić.